say I. Siema, i stało się. Danmagedon Ultra w Harachowie, połączone siły z Gladiator Race'em w Czechach, przeszły do historii. Co wydarzyło się na trasie, jaki był zamysł w ogóle totalnego amatora, jak przeżyć taki bieg, zapraszam. Może zacznę od tego, że wszystko co widzicie w tle było rejestrowane na pierwszym kółku. Jak wiadomo, dystans ultra na Runmagedonie, dwie pętle hardcora, nie ma co się rozwodzić. Profil trasy podali dużo wcześniej, były analizy, były spekulacje, jak się za to zabrać. Ja nie oglądałem tego, nie dotykałem, nie chciałem się nakręcać. Wiem, że jak sprawdzę, jak zacznę analizować, to jakoś ryje mi to głowę. Nie wpływa to dobrze na mnie, więc ja postanowiłem, że totalnie, bez jakiegoś większego rozkminiania. Oczywiście widziałem profil, wiedziałem, że będą dwa hardkorowe podejścia, ale dwa lata temu też były i uważam, że w tym roku były rozłożone dużo lepiej. Że było to prostsze, było prostsze. Wiadomo, że jak robiło się ultra, no to w pewnym momencie te górki i tak jedna za drugą się tak naprawdę pokonywało, ale dla hardkorowców na pewno było łatwiej wejść na jedną, później na drugą. Co do samego planu na bieg, wiadomo, że pod górkę nie porumakuje, nie ma co się rozpędzać. Ja po prostu chciałem to przeżyć, a jeżeli chciałem to przeżyć, to wiedziałem, że nie ma rumakowania, kurczę, pod górkę. Jeżeli jest z górki, masz biec. Choćby nie wiem, co się działo, choćby nie wiem, co cię już bolało, masz biec, bo wtedy będzie budowane jakieś średnie tempo. Wiadomo, że pod górkę nic nie zrobisz, ale z górki masz po prostu sobie lekko biec, nawet nie jakoś zapierniczać, ale truchtem zjeżdżasz na dół po tych górkach. Co do samej zawartości plecaka, wiadomo, jakieś tam żele, do tego jeszcze 1,5 litra izotonika, który też przetestowałem dosyć solidnie, gdy jechałem ze Świnoujścia na Hel, popijałem tylko to i to co było na punktach, gdzieś tam się popiło, trochę soli, gdzieś tam coś tam i to w zupełności wystarczyło. Nie jadłem też jakoś specjalnie dużo, nie wiem czy to dobrze czy źle, bo ciężko mi to ocenić. No, dla mnie było ok, dla kogoś innego mogłoby nie być ok, bo ja za całą trasę zjadłem jednego batona z proteinkami, jakieś 3 żele wciągłem czy 4, przepak. Zawsze zlewałem, byłem 2 lata temu w Harachowie, byłem w Bielawie na ultra na Runmagedonie i zawsze jakoś mówiłem, no żaden ze mnie prost, po co mi ten przepak, nie ma sensu. Wiadomo, że człowiek chwilę sobie odcapnął i w ogóle i dopiero wchodził na drugie kółko, ale tym razem stwierdziłem, że biorę, że wezmę sobie koszulkę, nawet chyba buty tam miałem, nie, butów nie miałem. Miałem koszulkę, miałem skarpetki i coś tam jeszcze nawet do żarcia wrzuciłem do tego przepaku. I stwierdzam, że dobra sprawa jednak wziąć, przebrać się po tym pierwszym kółku, trochę bardziej na świeżo wchodzić na drugie, bo to też jakoś mentalnie wpływa na ten łeb, że jednak chce się, a nie tylko myślisz o tym, żeby uciekać stamtąd i nie powtarzać tego. We'll be right back.
Ten gość, którego teraz widzicie, to Łukasz. Łukasza poznałem rok temu w Bielawie. Miałem okazję z nim przebiec tamten bieg. I w tym roku też jakoś niespecjalnie się ustawialiśmy na to, że będziemy w ogóle biegli. Nie wiedziałem, czy on biegnie, czy ja. Totalnie zero ustawki. Ale za jakimś tam winklem oczywiście go spotkałem, dorwałem. No i po chwili już biegliśmy razem, tylko zanim cokolwiek zaczęliśmy, powiedziałem mu otwarcie: stary, jak poczujesz, że możesz więcej, mocniej i lepiej, to ciśniesz. Ciśniesz, zostawiasz mnie, każdy przyszedł tu robić swoje, nie będziesz się oglądał na mnie. I tak przebiegliśmy cały bieg, tylko to ostatnie podejście pod tym wyciągiem już ja musiałem zrobić dwie przerwy, jemu udało się skończyć to bez zatrzymywania się, później też tam sobie ładnie pocisnął, dobre 20 minut na tym zyskał, więc naprawdę szacun. On jakby się uparł, to naprawdę może to w elicie pocisnąć bez problemu, bo kondycyjnie dużo lepiej, jeżeli chodzi o przeszkody, też dużo mocniej i lepiej mu poszło, także pełen szacun i mam nadzieję, że widzimy się na następnym biegu i evencie. Wad na biegach Ranmagedonu to jest temat legenda. Nigdy nie wiadomo, ile go będzie, ale wiadomo, że będzie i wiadomo, że trzeba się bać. Tutaj akurat no, podeszli z głową do tematu i nie było to, tak jak w Bielawie, chyba tam 4 czy 5 km ekstra wyszło, tylko jednak zamiast 21 na pętli było 22, więc wszystko w granicach jakiegoś zdrowego rozsądku i tyle. Bardziej, że no mówię, nie ma co w ogóle zestawiać Bielawy i tego jednego podejścia z tym, co się dzieje w Harachowie. To są zupełnie dwie inne trasy, nie mogę się więcej wypowiedzieć, no bo tylko te ultra mam akurat za sobą. Już zamykając to wszystko i cały ten film, co jest istotne? Pierwsza rzecz i nasza świecka tradycja powraca, wszyscy, którzy gdzieś tam podeszli do mnie i miałem okazję porozmawiać chwilę przed startem, pozdrawiam i mam nadzieję, że widzimy się we Wrocławiu, bo tam odbieram weterana, więc na pewno klasika będę sobie biegł, także do zobaczenia. Kolejna sprawa, wszyscy z elity, którzy donieśli opaski na tym ultra, czy to nawet na hardkorze, naprawdę podziwiam, bo wiem, gdzie jest moje miejsce i wiem, ile jeszcze pracy musiałbym włożyć w to, żeby pozwolić sobie na przeniesienie takiej opaski za linię mety, także naprawdę wielki szacun. Już tak na koniec. Ranmagedon powinien przemyśleć sprawę i takich wybitnych wolontariuszy, którzy gdzieś tam stoją przy tych przeszkodach, sędziują i dopingują, powinni jakoś, nie wiem, może większy voucher albo coś takiego, bo w ogóle społeczność powinna wybierać tych sędziów czy też wolontariuszy, no zwał jak zwał. Bo jeżeli chodzi o ten bieg, top of the top dla mnie, to babeczka, która stała przy skośnej zaraz przed podejściem właśnie pod wyciągiem. Specjalnie zwróciłem na to uwagę, bo jakoś na pierwszym kuku nie rzuciła mi się w oczy, ale już wtedy, w momencie kiedy montowałem, specjalnie gdzieś tam się dogrzebałem do tego, też darła, że tak powiem, się do każdego i każdego bez wyjątku dopingowała. I co najlepsze, że na pierwszym kuku, no to wiadomo, rano jeszcze jakaś tam energia, ale na drugim kuku była, nie wiem, gdzieś ja ją mijałem okolice 16, może 17. Ona dalej na pełnym speedzie do każdego tam, wiecie, dawaj i ogień, więc jak dla mnie ona wygrała całą imprezę, naprawdę. Nie wiem jak wy, ale dajcie znać, może kogoś innego gdzieś tam przyuważyliście, kto też godny wymienienia tutaj,
to napiszcie w komentarzu, bo naprawdę jestem ciekaw, jak wy uważacie i czy może rzeczywiście jest to jakaś tam droga dla organizatorów, żeby docenić tych ludzi, którzy gdzieś tam naprawdę jeszcze wybijają się z tego tłumu wyżej niż cała reszta. Nara! Say I...